Cześć animatorzy, aplikacja numer 56, czyli Spritebox, a tematem lekcji jest lodowe kodowanie. Celem całej lekcji jest to, żeby dzieci nauczyły się takich podstaw na temat budowania kodu, a przede wszystkim tego, że jest on zbudowany z różnych części, tak jak jest zbudowana aplikacja, ponieważ ten wirtualny świat tego Spriteboxa jest zbudowany z takich klocków, które dzieci kodują i wybierają, jaki klocek dołączyć. I tak samo działają algorytmy, że się tam buduje z części kodu cały łańcuszek. Więc celem jest to, że przechodząc zróżnicowane poziomy i kodując tą wirtualną drogę, dzieci uczą się podstaw programowania i kodowania i tego, jak łączyć mniejsze elementy w całość, co jest jakby odzwierciedlone w aplikacji tym, że budują sobie z klocuszków taki super piękny świat. Historia opiera się o takie rodzeństwo, Michałka i Dorotkę. No i Dorotka jest młodsza, oczywiście denerwuje Michałka, Michałek nie chce się z nią bawić. Są razem w lesie, Dorotka znajduje magiczną skrzynię, Michał w ogóle tam się nią nie przejmuje. Tę skrzynię wyrzuca i Dorotka za nią biegnie. I biegnie za nią tak, że zacierają się oczywiście jej ślady, kiedy wbiega do lasu. No i Michał jest zrozpaczony, pojawia się wróżka Płatuszka i mówi o tym właśnie, że ślady Dorotki szybko znikają na śniegu. No i że jaką tę siostrę w tym lesie znajdzie. I że sam tę skrzynię wyrzucił. No i że jakby wybór drogi jest bardzo trudny w takim skomplikowanym środowisku, jakim jest las. No i pokazuje mu też, że Dorotka tam już dobiegła do jej superlodowego zamku i goni gwiazdki i na pewno już w ogóle on jej nie znajdzie. Więc Michał wzywa na pomoc pana Tableta, bo się tutaj zapłakał i zasmarkał. No i pan Tablet pokazuje mu to, że kod jest zbudowany tak samo jak budowla z klocków, że te poszczególne klocki można łączyć ze sobą w dużo większe i bardziej skomplikowane części. I to jest też super pokazane w aplikacji, kiedy oni sobie wybierają, jaki klocek teraz dołączyć. No i z tego powstają takie fantastyczne rzeczy jak roboty, czy jakieś roboty sterowane komputerowo. A że trochę już o tym jest w innych aplikacjach, to tutaj są dwa filmiki, które pokazują takie fantastyczne roboty, które w ogóle nie wyglądają jak roboty i są zbudowane właśnie w ten sam sposób, że jest kod i robot jest zaprogramowany, a wygląda jak zwierzę i to jest no mega. I tutaj te filmiki w przyspieszonym tempie myślę, że są fajne, są dwa do wyboru. No oczywiście, jak wam się nie będą podobać, to powiedzcie. No i na koniec jest wezwanie tutaj do pracy w aplikacji, gdzie pan Tablet mówi uczniom, że muszą jakby pomóc Michałkowi. Jeżeli chcą mu pomóc, no to w tej aplikacji Spritebox programują drogę, którą Michał może dotrzeć do Dorotki w najkrótszym tempie. I jakby podstawą uczenia jest to, że oni tę drogę wybierają. Że tak jak w kodzie można różnymi drogami dojść do tego samego celu, tak samo w tej aplikacji można sobie zbudować tę drogę w różny sposób i chodzi o to, żeby Michał dotarł do Dorotki. No i tutaj sukces, Michał się tam wspina, to jest też z aplikacji, wspina się po skrzynie, znajduje Dorotkę i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Ta-dam!